Witam serdecznie w filmiku z serii Body Mind. Dzisiaj pokażę Ci ćwiczenia, które będą angażowały Twoje ciało i Twój umysł. Proszę, żebyś w trakcie tych ćwiczeń skupiała się na oddechu, na płynnym, starannym wykonywaniu każdego ruchu. Zapraszam do ćwiczeń. Znajdź wygodną dla siebie przestrzeń. Możesz ćwiczyć w ogródku, możesz ćwiczyć na plaży, w lesie, w domu. Ja akurat dzisiaj ćwiczę u rodziców w ogródku. Weź ze sobą matę, ubierz się w wygodne ubranie, takie, które nie krępuje Twoich ruchów. Ja akurat mam na sobie wygodne ciuchy firmy Feeljoy. I zacznij ćwiczyć. No to zaczynamy ćwiczenia. Jeśli ćwiczycie tak jak ja w terenie, zaoparcie się w grubą matę. Możecie sobie skorzystać ewentualnie z dwóch karimat, tak żebyście czuli stabilny grunt. Pozycja wyjściowa do tych ćwiczeń w siadzie skrzyżnym. Siedzimy na guzach kurszowych. W tym celu trzeba unieść i wyciągnąć na zewnątrz pośladki, tak żeby siedzieć równo. Wyciągnij wydłuż kręgosłup. Broda leciutko w dół do mostka, tak żebyś poczuł z tyłu wydłużenie na szyi. Ok, i zaczniemy sobie od oddechu. Oddech żebrowo-przyponowy. Wdech robimy nosem, wydech ustami. Na wdechu dolne żebra się rozsuwają. Na wydechu żebra się zsuwają z powrotem. Na wdechu i na wydechu. Jest to przygotowanie do ćwiczeń. Uspokajasz swój umysł, swoje myśli, koncentrujesz się na sobie, na swoim ciele. I wydech. Wykonaj kilka takich oddechów. Wdech i wydech. Brzuch się zapada. Wdech, żebra się rozsuwają, ale pępek się nie podnosi, brzuch się nie podnosi. Z wydechem wsuwasz żebra w dół. To teraz zmienimy ułożenie nóg. Jeśli siedziałaś w siedzie skrzyżnym, warto wprowadzać w ciele symetrię, a więc siedzimy teraz odwrotnie. Zaczynamy od góry. Lekkie skręty głowy. Z wydechem na lewo, wdech do środka, wydech na prawo. Cały czas siedź prosto, staraj się wydłużać kręgosłup, lekko napięty brzuch. Dół i wdech do góry. W powolnym zakresie, dół i góra. Wykonuj powolne ruchy. Ok. To teraz górna część ciała. Zaczynamy wprowadzać skręty do boku. Skręcasz jakby od pasa w górę. Skręcają barki. Dłonie leżą swobodnie na kolanach. Góra, wdech i wydech. Do góry wdech, ale barki oddalamy od uszu. I wydech w dół, łokcie ciągniesz do żeber. Góra, wdech i wydech. Jeszcze raz dłonie na kolana i teraz pogłębiamy skręty. Wdech i wydech. Patrzysz się za swoim barkiem. Priorytetem jest wydłużony kręgosłup. Spokojne ruchy. I wracamy do środka. Jeszcze raz góra, wdech. Na wydechu otwórz się do boku. Góra, wdech. I wydech. Góra, wdech. I do góry. I na wydechu. Zacznij rolować się w dół. Góra, wdech. Kręg po kręgu do góry.
w górę ramiona i w dół. Odłóż dłonie. Jeśli dasz radę, możesz ułożyć przedramiona. Głowa w dół. Wyraźnie teraz poczujesz, jak ci się rozciągają plecy. Luźne ramiona, luźna głowa. Możesz chwilkę pokołysać. I powolutku wracasz. Rolując delikatnie kręgosłup z powrotem do prostych pleców. Góra w dół.